Kolejny filmik, ale filmik związany z poprzednim, z szukaczem sygnałów. Szukacz sygnałów można sobie zrobić samemu. Bardzo przydatne urządzenie, tak. Kolejnym bardzo przydatnym, no nie urządzeniem, ustrojstwem jest coś takiego. Co to jest? Są to rezystory. Na radiatorze, żeby trochę dać im szansę przetrwania. Jest to sztuczne obciążenie dla końcówki mocy, żeby po prostu nie obciążać kolumnami, które możemy zniszczyć, tylko obciążenie. Obciążenie 8 ohm 4 ohmy standardowa prędkości. Dwa rezystory 8 ohm. Pracuje jeden rezystor, to mam 50 W. Można sobie nawet 100 W wykupić. Ja uznałem, że to mi wystarcza. Radiator da mi możliwość przeciążenia. Myślę o 20 W. Tak na spokojnie, żeby nie zniszczyć sobie. Dwa rezystory 8-ohmowe równolegle. Mamy 4 ohmy. Moc się sumuje, mamy 100 W. Myślę, że jakieś 140 wytrzyma. Dzięki radiatorowi. Proste urządzenie. To się wykonuje samemu. To jest takie wykonanie bardziej ekskluzywne. Trochę przyłożyłem się do tego. Profile aluminiowe. Trochę czegoś miałem, coś musiałem dokupić. I tyle. Wyjście pomiarowe do oscyloskopu. Bo to działa w stereo. Mamy dwa kanały. Mamy możliwość dwóch kanałów obciążyć. I tak jest najlepiej. Wtedy zasila, wtedy jest w pełni obciążony. I wszystko jakby było w warunkach docelowych. A tu mam stary wtyk, mam stary typ wtyków głośnikowych. Ale po prostu bez problemów mogę to sobie w każdej chwili zmienić. Amplitunery, które mi się bawię, głównie mają właśnie ten typ gniazd głośnikowych. Cóż powiedzieć. Dzięki temu możemy sprawdzić, w jakim stanie mamy końcówkę mocy. Możemy zmierzyć jej moc. No nie super dokładnie, ale wystarczająco, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Zobaczyć, jak zniekształca się sygnał. No potrzebujemy oscyloskop do tego, prawdę mówiąc. Dlatego są wyjścia. Te wyjścia są dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa końcówki mocy. Bo gdyby nie było, gdybyśmy próbowali mierzyć bezpośrednio na sygnale z końcówki, moglibyśmy zrobić zwarcie. To może doszłoby nie tak, jakieś uszkodzenie, tranzystor jest spalone, albo bezpieczniki. A sobie zrobiłem. No trochę dzielnik dziwnie wygląda, i to będzie widać. O. Jest z kilku rezystorów zrobiony, żeby optymalnie uzyskać jak najlepszą dokładność. 1 do 10. Oscyloskop przeliczamy sobie wtedy. Razy 10. Możemy stwierdzić, czy na wyjściu mamy offset, napięcie stałe. Nie potrzeba superoscopu do tego. Zwykły, najtańszy, nawet RFT, czy jakiś polski, jednokanałowy też wystarczy. Nawet ten Hamek HM112 lampowy. Też w zupełności wystarczy. Tylko mamy oscyloskop dwukanałowy, możemy precyzyjnie nawet określić, o jeszcze mam palce brudne, bo mam, dziś też malowałem, precyzyjnie określić, czy nam chociażby potencjometr jest jeszcze sprawny, czy już po prostu powoduje przekłamanie w wzmocnieniach kanałów. Już nie ma tej symetrii. Bo jeśli podamy sygnał sinusoidalny na lewy i prawy, równolegle tego samego poziomu, podłączymy końcówkę mocy, podłączymy oscyloskop dwukanałowy, skalibrowany, dwa kanały. Podgłaśniamy i patrzymy wtedy, czy sygnał sinusoidalny się nakłada na siebie, czy już są przesunięcia, są po prostu różnice między nimi. I wtedy wiemy też, w jakim stanie potencjometr jest. Potencjometry wypracowywują się, zużywają się. Jeśli jest to potencjometr do kupienia, kupuje się nowy. Jeśli no, trzeba go naprawiać, reanimować.
takie proste, niepozorne. To jest wersja wypas. No bo nie trzeba tak robić. Ja tak sobie chciałem zrobić przełącznik 8 omów, 4 omy. Jest. Nigdy nie wygrzałem, gdyby był gorący, zawsze był ciepły. Proste, tanie amplitonerki. Za pociechy. Jakimi się bawię. To ja tam chyba 35-40 lat. Poniżej 50. On się robi ciepły. Jest. Jeśli zalega radiator jakiś duży, dokupić rezystory 8-ohmowe. Minimum 50 W i sobie zrobić. Albo w postaci jednokanałowego. Na jeden kanał. Jeden tor. Albo teraz tu. To jest lepsze rozwiązanie, bo jeśli mamy, obciążamy symetrycznie, wszystko pracuje w pełni tak, jak docelowo. Polecam zbudować sobie mieć. Po prostu zawsze wychodzę z założenia, że jaki sprzęt audio jest. Nawet jak piszą, w pełni sprawny. Lepiej go sobie sprawdzić. Bo się okaże, że tak, sprawny jest. Tylko danego sinusa brakuje, być uszkodzony zasilacz albo tranzystory popalone. Napięcie stare występuje. Chcesz ryzykować uszkodzenie kolb głośnikowych? Ryzykuj, ja nie muszę. Nie trzeba. Kupić, zmontować sobie, czy nawet raz sobie kupić. Rezystor, potem radiator sobie kupić i sobie zrobić. To jest kolejne bardzo fajne urządzenie, przyrząd, no nazwijmy to ustrojstwo, jakie powinno być na biurku. Takiego hobbysty naprawiacza. Obok oscyloskop, tak. Nie musi tak być super wypas. Jakiś tam RFT, polski jakiś kabit, czy jakiś tam inny. Czy jakiś tam tani hamek. To też nam da wtedy możliwość obserwowania, co się dzieje na wyjściu. Jak ten sinus, czy jest sinus, jest deformowany, jest poprzesuwany, skrośny. Można wtedy sobie już coś stwierdzić, na czym stoimy. Koszt budowy około 20 zł. Do tego szukacz sygnałów. Liczmy za 10 zł z głośników komputerowych. I już mamy bazę narzędziową rozbudowywaną. Ja to chyba 2 tygodnie budowałem. Powolutku, pomalutku. Nie spieszyło mi się. Bardzo przydatne. Kolumny uratowałem. No to taki kolejny filmik był. Zrób sobie to, bo ci się przyda. Tak to nazwijmy. Zrób, bo ci się przyda. Żebyś nie płakał potem, że sobie zniszczysz kolumny głośnikowe. Ale takie tanie za 100 zł. Bo powiedzmy 20 zł, a 100 zł to jest 80 do przodu. Jest. Zwykłe przewody. Chyba półtorówki. Jeśli potrzebowałbym normalne zaciski, to wtedy wypinam. Mam banany. Tylko lepsze wtyki. Gniazda bananowe. To by takie najtańsze w sklepie, jakie były dostępne. Jednak należy lepsze trochę kupić sobie. Jeśli są za 2 zł i za 5 zł, wybrać za 5 zł. Niech będzie ta dyszka drożej, ale to są plastikowe gwinty tutaj. Zrobić sobie dzielnik. Tu już nie pamiętam jaką oporność ma, ale on nie wpływa na jako dodatkowy układ rezystora równolegle na nie. Jest. Oscyloskop widzi sygnał. Nie ma jakichś tam spadku czy tam coś, że nie wiadomo jakieś tam malutkie prądy. Wszystko ładnie współpracuje. Będziemy mierzyli moc, to wykorzystamy go. To będzie nam potrzebny. Będzie nam potrzebny generator. Oscyloskop do obserwacji, kiedy przesterowanie mamy. No i zabawimy się miernikiem Grundika,
z opcją pomiaru mocy. Będzie czas, będą chęci, zrobi się. No to na tyle. Pozdrawiam.